Prawo i Sprawiedliwość obiecuje wprowadzenie kolejnego socjalnego programu. Tym razem rząd chce dopłacić Polakom do czynszu. O projekcie poinformowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Sprawa podzieliła internautów. Jedni cieszą się, że rząd ma nowe propozycje dla najbiedniejszych, inni są w furii, bowiem nie podoba im się rozdawnictwo publicznych pieniędzy. PiS obiecuje program Czynsz Plus. Ministerstwo podało warunki, jakie trzeba spełnić, aby być beneficjentem programu. Okazuje się, że jest on skierowany do jednoosobowych gospodarstw domowych. Rząd dopłaci do czynszu tym osobom, których miesięczny dochód nie jest wyższy niż 60% średniego wynagrodzenia, które na chwilę obecną wynosi 2563 zł. Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma dopłatę do czynszu, jeśli jego miesięczny dochód nie przekroczy 60%. Przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, które obecnie wynosi około 2563 zł netto, zapowiedziało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Zapowiadany przez Prawo i Sprawiedliwość projekt podzielił internautów. Burza w internecie. To piękny gest, zwłaszcza w stronę emerytów, gdyż to oni w największym stopniu będą beneficjentami tych dopłat. PiS to pierwszy powojenny rząd, który robi coś dla społeczeństwa. Tak trzymać, napisał internauta. Kto daje prawo do rozdawnictwa naszych podatków? Coś mi tu śmierdzi głęboką komuną. Tylko kto na to zarobi i opodatkować osłów 40% podatkiem? A co z kwotą wolną od podatków? To pazerność państwa zarżnęła drobne usługi i handel właśnie podatkami, składkami ZUS, aż stały się nieopłacalne, więc przeszli na garnuszek państwa. Czytaj podatnika, oburza się inny użytkownik sieci.